Dzisiaj niedziela kuszenia Pana Jezusa. To też jakoś w jakiś sposób też uzasadnia nasze 40-dniowy post, bo Pan już także 40 dni pościł, przygotował się do swojej publicznej działalności. My też, żyjąc na ziemi, się do czegoś przygotowujemy. Dzisiaj ostatni dzień rekolekcji, jakoś tak chciałem podzielić się na bazie tego, co się wydarzyło w moim kościele, w sanktuarium świętego Jacka w Legnicy, jakoś sklecić pewną informację, która jest zawarta w powszechnym nauczaniu Kościoła, ale ponieważ są też różne takie sytuacje, że my też o pewnych rzeczach zapominamy, że też pewne rzeczy jeszcze czasami przeaczamy w tej naszej codzienności. Właśnie Pan Bóg, biorąc nawet za przykład Legnicę, upomina się o coś, jakoś próbuje naszą uwagę przykuć. To jest tak, jak na przykład widzimy teraz w mediach pewnie, jest mnóstwo artykułów, zdjęć z wojny na Ukrainie, widzimy płaczące dzieci, są zniszczone domy. I to rzeczywiście jakoś tak działa na nas. Już teraz nie myślą o pandemii, wielu ludzi nie myśli o pandemii, o innych problemach. Teraz oczy całego świata są zwrócone na Ukrainę. I Pan Bóg świadom, że tak właśnie działa nasza psychika. Też próbuje zwrócić swoją uwagę na coś, naszą uwagę na coś, co jest dla nas ważne. I tym czymś, no, tym takim zwróceniem uwagi właśnie są między innymi cuda eucharystyczne. Moi drodzy, Kościół od samego początku wierzył, że zaraz po konsekracji przebywa prawdziwe ciało Pana i prawdziwa krew, razem z Jego duszą i bóstwem. Był taki teolog Berengariusz w X wieku, kiedy zaczął się zastanawiać, jak to jest z tą obecnością Pana Jezusa w Komunii Świętej. Zaczął jakby przenikać, jakby zastanawiać się głębiej, jakby rozważać to swoim rozumem. I doszedł do takiego przekonania, że chleb konsekrowany jest tylko znakiem, jest takim symbolem, że ten chleb to jest taka wizualizacja pewnej tajemnicy, która się wydarzyła na wieczerniku. Podczas ostatniej wieczerzy. I Kościół to, co on głosił, zaczął rozpatrywać, jeszcze bardziej analizować. I moi drodzy, Kościół jasno zdefiniował, że chleb konsekrowany nie jest symbolem i znakiem, jak na przykład twierdzą tutaj ten nurt protestancki. Nie jest jakimś symbolem. Że mamy rzeczywiście do czynienia z prawdziwym ciałem i z prawdziwą krwią Chrystusa, ukrytą pod postaciami chleba i wina. I ta informacja, jak czytamy różne też i zeznania, też różne też takie dokumenty, spowodowała w Kościele jakby powiedzmy nowy ruch, nowy trend. Ludzie po tej informacji, po uświadomieniu sobie tej prawdy, jak to jest z Eucharystią, z zaświeczoną Eucharystią, rozpoczął się taki w Kościele taki bardzo poważny ruch zwany kultem eucharystycznym. Mamy odnotowane w dziejach Kościoła historię, że kiedy to zostało jakoś jasno określone, że to jest rzeczywiste ciało Pana Jezusa, kiedy jakoś to jasno zdefiniowano, kiedy był moment podniesienia najświętszych postaci, bito w dzwony. Ludzie zostawiali wszystko, co mieli, zajęcia, biegli do kościoła, aby przyglądać się przemienionej hostii. Też są odnotowane takie wydarzenia w Kościele, że mniej więcej chyba przez 3 wieki, przez 300 lat kapłani bali się brać do ręki świętych postaci. Spożywali ciało Chrystusa bezpośrednio z pateny.
Też to uświadomienie sobie, z kim mamy do czynienia, sprawiło, że przecież ten gest adoracji, czyli wystawienia na świętych postaci do adoracji, też wziął swój początek. Ludzie jakby chcieli przedłużyć ten fakt, to wydarzenie przemiany chleba w ciało Pańskie. I rozpoczął się taki potężny proces szeroko rozumianego kultu eucharystycznego. Też w tamtym czasie też i bardzo mocno podkreślano, zwracano uwagę na postawę przyjmowania najświętszych postaci. Bo, no moi drodzy, my też wiemy, że kiedy na przykład wybieramy się na spotkanie z jakąś ważną osobą, z jakąś osobistością, no to na pewno jakoś się odpowiednio ubieramy, tak, przygotowujemy, tak, też wiadomo, też w sumie nawet w naszej mowie ciała, no nie ma jakiejś nonszalancji, ale jest zachowany szacunek, jest zachowana godność, no bo mamy do czynienia z jakąś ważną osobą, nie wiem, z prezydentem, z premierem, czy jakimś wysokim urzędnikiem. No tak to funkcjonuje w naszym obyciu, w naszej kulturze. No ale moi drodzy, no to skoro ja potrafię się zachować wobec osoby, która ma jakiś urząd, no to teraz powstaje pytanie, no to a Pan Bóg? No to On jest gorszy od tego urzędnika? No to kim jest Pan Bóg dla mnie? Skoro wiem, że przecież On jest w tych świętych postaciach. Realnie, rzeczywiście obecny. Jaki ja mam do Niego stosunek? Jaka mowa ciała informuje naszego Pana, że ja wobec Niego mam szacunek, że chcę Go czcić, chcę Go uwielbiać, że jaki mam wobec Niego respekt? Wobec Pana Boga, Stwórcy nieba i ziemi. I w waszym Kościele, nie tylko w waszym Kościele, ale centralnym miejscem, takim, no, może być perełką, powinien być zawsze Dom Boży, Kościół, gdzie w tabernakulum dzień i noc fizycznie obecny jest Jezus Chrystus. Fizycznie obecny, pod postacią chleba. I ta świadomość, moi drodzy, musi do nas w jakiś sposób, jakoś musi się przebić przez liczne takie, no, bariery czasami, albo poprzez pewne zapomnienia. No teraz jeszcze mieliśmy ten czas, kiedy bardzo pospiesznie wprowadzano pewne modyfikacje w imię sanitaryzmu. No i to też jakoś też się odbija rykoszetem też i w postawach, że dla wielu osób ważniejsze było ich zdrowie niż szacunek Najświętszego Sakramentu, niż szacunek do Pana Boga. Bo też wam, moi drodzy, chciałem zacytować też dogmat wiary. Dogmat wiary, przypomnę, jest to zdefiniowana prawda wiary, która nie podlega żadnej dyskusji. Jeżeli zostało coś zdogmatyzowane, no to czy to minie 1000 lat, czy 2000 lat, prawda ma zostać niezmienna. I ponad 500 lat temu sformułowano po herezjach Lutra dogmat wiary, który brzmi: jeżeli ktoś przeczy temu, że w czcigodnym sakramencie Eucharystii pod każdą postacią i w każdej jej odłączonej cząstce zawiera się cały Chrystus, niech będzie wyklęty. Zwróćcie uwagę na gesty liturgiczne
księdza przewodniczącego liturgii. Kiedy jest moment po Komunii Świętej, ksiądz ma obowiązek płukania palców, które trzymały święte postaci. Tutaj jest cały proces mycia naczyń liturgicznych. Dlaczego? Żeby najdrobniejszy fragment świętych postaci gdzieś tam się nie poniewierał w zakrystii. Jest cały szereg różnych czynności. Ministra na przykład trzyma patenę. Dlaczego? Żeby żaden kawałeczek konsekrowanej hostii nie upadł na ziemię. I taka troska winna także być po waszej stronie. Po waszej stronie. I żeby się, moi drodzy, nie okazało, że ktoś w imię sanitaryzmu, ochrony swojego zdrowia będzie wycierał Pana Jezusa o swoje spodnie. Jeżeli my, katolicy, nie będziemy szanowali naszego Pana, to pytanie, kto Go uszanuje? Jeżeli w naszym życiu będą przestawione priorytety, będzie poprzesuwane, że najważniejsze jest ja i tylko ja, a Pan Bóg jest po drodze. Pan Bóg jest na dalszym pozycji, bo najważniejsze jest moje ja. No to ja nie mam na to innego określenia, moi drodzy, jak to jest jakieś nieporozumienie. Warto, moi drodzy, pamiętać o tym, że celem i sensem twojego życia jest pójście do nieba. Jeżeli ty, drogi chrześcijaninie, coś w swoim życiu planujesz, układasz, pamiętaj, układaj to w perspektywie twojego życia wiecznego. W perspektywie wieczności. Ten czas, w którym ty teraz żyjesz, to jest taki czas twojej wolności, twojej możliwości wyborów. Robisz, co chcesz. Ale dla Pana Boga ten czas jest też taką weryfikacją, jest też takim potwierdzeniem, gdzie ty się chcesz zmieścić, kiedy umrzesz. Gdzie ty chcesz pójść, kiedy umrzesz. I jeżeli ty za życia nie uszanujesz realnie obecnego, rzeczywiście obecnego Chrystusa w Najświętszej Eucharystii, no to uszanujesz Go w niebie? To uszanujesz Go w niebie? Więc zmieścisz się w tym niebie, czy się nie zmieścisz? Tutaj w swojej wolności wybierasz. I popatrzcie, wyraz Bożej miłości właśnie w ten sposób się jakby tutaj ukazał, zobrazował, zwizualizował, że urzeczywistnił bardziej. Że nie zostawił nas samych. Wstąpił do nieba, ale został pod postaciami chleba i wina. I On tu rzeczywiście jest. Fizycznie jest. I to ja sobie muszę uświadomić. Moi drodzy, na zakończenie, wiecie, kiedy jeszcze byłem dzieckiem, mieszkałem w takiej malutkiej wioseczce. I pamiętam, moi drodzy, pamiętam pewne rzeczy z dzieciństwa. Że kiedy szedłem ulicą i przychodziłem obok kościoła, mama zawsze mnie uczyła, abym uklęknął i się przeżegnał. Bo mówiła, tam jest Pan Jezus. Kiedy stał po drodze, na przydrożnej krzyż albo figura, zawsze miałem się ukłonić i przeżegnać. A kiedy mijałem kogoś na ulicy, ja nie umiałem mówić dzień dobry. Nikomu nie powiedziałem dzień dobry.
Zawsze mówiłem: pochwalony Jezus Chrystus. Musi wrócić szacunek Najświętszego Sakramentu do naszego Pana. Musi wrócić. I nawet gdyby jeszcze ogłoszono 18 innych pandemii, nic Ciebie to nie obchodzi. Dla Ciebie najważniejszy jest Jezus Chrystus, Twój Bóg. On jest najważniejszy. Oddawaj Mu cześć i chwałę, ponieważ jesteś Jego przybranym dzieckiem. Dziecko ma czcić rodziców. Jest w czwartym przekazaniu: czci ojca i swoją matkę swoją. Tak samo jak Ty, dziecko Boże, Twoim obowiązkiem jest czcić Boga, okazywać Mu szacunek. I nawet gdyby się świat walił, w niedzielę idę do kościoła na mszę świętą, na spotkanie z żywym Bogiem. Nawet gdy mi noga została w domu, idę na drugiej. Bo to jest mój przywilej i mój obowiązek. Jeżeli my, katolicy, o tym zapomnimy, kamienie wołać będą –